Przed nami pierwsze trzy odcinki nowego serialu DC na HBO Max, reżyserowanego przez świetnego reżysera Jamesa Gunna, spin-off Legionu Samobójców z 2021 roku, również Jamesa Gunna, czyli Peacemaker. Pierwsze trzy odcinki tego Peacemakera. No moi drodzy, ja jestem Bishop i witam was na kolejnym odcinku na Popculture KBM, na kolejnej recenzji. No i to będzie recenzja trzech pierwszych odcinków, bo HBO Max wypuściło pierwsze trzy odcinki Peacemakera na swojej platformie 13 stycznia 2022 roku. Troszeczkę jest spóźniona ta recenzja, bo nagrywam ją wtedy, kiedy już wyszedł czwarty odcinek, bo następne odcinki już będą wychodzić co tydzień, co czwartek pojedynczo. No i tutaj mnie zaskoczyli, bo ten serial jest dobry. Ten serial jest dobry. No bo jednak, jest to spin-off Legionu Samobójców Jamesa Gunna i po prostu to wyszło im idealnie. James Gunn jest dobrym reżyserem, co pokazał w dwóch częściach Strażników Galaktyki, czy też pokaże w trzeciej części, i też pokazał w Legionie Samobójców, The Suicide Squad. No, gdzie ten film był bardzo, bardzo dobry. No i oczywiście recenzja jest na kanale, odsyłam was do tego filmu. No i co, mamy Peacemakera na HBO Max. Opowiada oczywiście historię o Peacemakerze, granego przez Johna Cena. John Cena, który ja bardzo go lubię. Ja bardzo lubię Johna Cena. No i ostatnio go na przykład widzieliśmy w Szybkich i Wściekłych 9, w tym arcydziele. No, także, no, John Cena wypadł tutaj w tych pierwszych na razie trzech odcinkach jako taki główny bohater, na którego patrzymy się cały czas. Wypadł bardzo, bardzo dobrze. Wypadł bardzo, bardzo dobrze. No, mi się John Cena tutaj podoba. Nie wiem jak wam, ale no, pokazuje tą klasę i się zdziwiłem, że on tak dobrze może zagrać postać pierwszoplanową. Także fajnie, fajnie jest to na plus. Ale zanim przejdziemy dalej, chciałbym, abyście zasubskrybowali kanał, abyście nie przegapili następnych recenzji. Naprawdę chcemy się dla was rozwijać, robić jak najlepsze filmy. No i teraz jak co tydzień lecimy z The Book of Boba Fett, będziemy lecieć z Peacemakerem co tydzień, aż do ostatniego finału, finałowego odcinka sezonu. Oczywiście będzie to recenzja bezspoilerowa, ale później pojawią się spoilery. Na razie będziemy gadać o tym bez spoilerów. No ale też jest tutaj dużo spoilerów, więc nie będziemy aż tak dużo tutaj gadać spoilerowo. No bo jednak, wiecie jak to jest. No i tak, Peacemaker opowiada nam oczywiście historię Peacemakera, który przeżył to postrzelenie przez Ratcatcher w Legionie Samobójców Jamesa Gunna. No i mamy tą kontynuację. Wiedzieliśmy już oczywiście, że będzie serial Peacemaker od Jamesa Gunna. No i to wyszło im bardzo, bardzo dobrze. Peacemaker, który się budzi i tak naprawdę nie wie, co ze sobą zrobić. Nie wie, gdzie ma się udać. Wyszedł z więzienia, ale to tak naprawdę tylko dlatego, że musi lecieć na kolejną misję, która się zwie Butterfly, operacja Butterfly, operacja Motyl. Także, no, tutaj Peacemaker, nasz Christian Smith, tutaj musi sobie radzić sam, nie ma nikogo do pomocy, ma swojego ojca, który jest takim troszeczkę, też niedawno był w więzieniu i był kiedyś Peacemakerem. Ma swoje, tak jakby, swoje stroje w tym laboratorium i tak dalej. Bardzo fajnie to wyszło w tym serialu, ale muszę podkreślić, na razie tak bezspoilerowo, że muzyka robi tutaj dobrą robotę. No jak wiemy, James Gunn zawsze w swoich produkcjach miał świetną muzykę. No i tutaj jest ona równie dobra, tak samo jak w Legionie Samobójców. Widać to i widać, jaki ten serial będzie bardzo taki amerykański. Są głupie żarty, są czasem żarty, które wejdą, ale rzadko.
Są głupie żarty, jak na przykład Legiony Samobójców Jamesa Gunna, ale tam akurat aż takich głupich żartów nie było, tak? Tutaj mamy ich dużo, no i jest to serial jednak z kategorią R, więc no, tak samo jak Legion Samobójców Jamesa Gunna. No i widać, że to robi robotę. Ta kategoria R tutaj dla tego serialu była potrzebna, no bo DC idzie w taki mrok, idzie w tę kategorię R, żeby pokazać, że no są lepsi od Marvela, ale nie są lepsi od Marvela. Nie są lepsi od Marvela, tylko tak mówię, że DC chce pokazać pazur, aby tutaj przeciwstawić się Marvelowi w swojej franczyzie. Na razie ten serial wypada bardzo dobrze przez te pierwsze 3 odcinki. A dlaczego wypada bardzo dobrze? Przez Peacemakera, przez samego Johna Cena, który tutaj robi naprawdę fenomenalną robotę, jeżeli chodzi o grę aktorską, czy też o różne tutaj fajne rzeczy. Bo naprawdę mi się tutaj John Cena w tej roli bardzo, ale to bardzo podoba. No i co? No to chyba tyle bezspoilerowo, tak naprawdę, bo muszę tylko powiedzieć tutaj o tej choreografii, która również jest świetna. No bo choreografia w filmach Jamesa Gunna zawsze była na dobrym poziomie i tutaj sceny walki również wyglądają dobrze. Scenariuszowo, który wymyślał James Gunn, również jest dobrze. Jak wiemy, te pierwsze 3 odcinki reżyserował James Gunn i jest to no, w 100% jego projekt. No w sensie 5 odcinków on reżyseruje, 3 chyba ktoś inny, ale na razie te 3 pierwsze on reżyserował i będzie reżyserował, z tego co wiem, ostatni odcinek. Także jakieś 3 odcinki będzie reżyserował ktoś inny. Zobaczymy, jak wyjdą te 3 odcinki niereżyserowane przez Jamesa Gunna, ale cały scenariusz wymyślał James Gunn do wszystkich odcinków. Mamy również tutaj Freddiego Strome jako Vigilant. Już tutaj będziemy gadali spoilerowo, bo w 3 odcinku dostaliśmy Vigilanta, który jest takim śmieszkiem, takim chce być przyjacielem Peacemakera. No i wychodzi to mu bardzo dobrze. Ta rola jest bardzo dobra. Ta postać mi się bardzo, bardzo podoba. Słuchać tutaj troszeczkę takiego Deadpoola, Ryana Reynoldsa. Nawet myślałem przez chwilę, że to będzie Ryan Reynolds, ale no, był to Freddy Stroma, który zagrał Vigilanta. No i bardzo mi się ta postać podoba, bo dopiero jego twarz widzimy tak naprawdę na końcu 3 odcinka, kiedy... No dobra, może nie będę wam aż tak dużo tutaj gadał, bo to jest jednak recenzja, nie jakieś tam streszczenie historii czy coś, no ale będę tutaj gadał o rzeczach, które mi się podobają i nie podobają. Ale nie wiem, czy będą jakieś rzeczy, które mi się nie podobają. Także no. Mamy Danielle Brooks w roli Leoty Adebayo. Leota Adebayo jest również wynajęta do tej grupy na operację Butterfly i co się okazuje, jest ona córką Amandy Waller, jest tutaj wielki spoiler, jest ona córką Amandy Waller i no jak wiemy, Amanda Waller, ona została unicestwiona pod koniec Legionów Samobójców, no i tak naprawdę Amanda chce się zemścić, można powiedzieć. No ale jest tutaj nowy tak jakby przewodniczący tej grupy, czyli Chukwudi Iwuji. Gra postać tutaj Clemsona Murna. Bardzo, bardzo mi się podoba jego postać. Jest ona inna niż Amandy Waller. Bardzo fajnie dowodzi swoją drużyną, no bo Amanda Waller robiła to na ostro. Wysadzę wam czaszki i tak dalej. No i zginiecie wszyscy, jak nie wykonacie misji, tak? No także tutaj na plus właśnie postać Chukwudiego Iwuji. Również mamy Roberta Patryka w roli OG'ego Smitha, czyli ojca Peacemakera, Christiana Smitha. No i
No i bardzo fajnie, bardzo również fajnie jego postać się prezentuje. Gra takiego ojca pijaka trochę, można powiedzieć, który teraz dopiero wyszedł z więzienia, ma na wszystko wyjebane tak naprawdę. No i sobie żyje, tak? Po prostu sobie żyje, ma syna, no i Elo gdzieś tam ma dla niego stroje, produkuje dla niego, jak Batmanowi. Także, no... Dobrze, dobrze, że taka postać musiała tutaj wlecieć, bo jednak mamy tą obsadę, którą James Gunn zawsze gdzieś tam lubiał dawać w swoich filmach. No i też widać, że bardzo dobrze mu to wychodzi, bo obsadę dobiera naprawdę bardzo dobrą, jeżeli chodzi o to właśnie. Mamy Jennifer Holland jako Emilię Harcourt. No i Jennifer Holland wypada tutaj bardzo dobrze. Wypada również tutaj bardzo dobrze, bo ta postać również mi się podoba. No wszystko mi się tutaj będzie podobać w tym serialu, bo serial jest świetny jak na razie przez te pierwsze 3 odcinki. Zobaczymy jak będzie później. Ale postać właśnie Jennifer Holland, Emilia Harcourt, jest taką również, która należy do tej operacji. Też ona, Peacemaker chce się jej tam przypodobać, coś tutaj. Tutaj pewnie jakoś to dojdzie do tego wątku miłosnego prędzej czy później, ale jak na razie nie mieliśmy tego aż tak bardzo, bardzo dużo. Także Emilia Harcourt, Jennifer Holland na plus. Bardzo, bardzo na plus i no zobaczymy jak będzie później z tą postacią, tak? Bo ona jest taką bardzo zabójczynią aż, bo oni w sumie zabijają tak, no żeby... Zabijają dla... po prostu, żeby... No dobra, nie wiem jak to powiedzieć, ale zabijają dla frajdy. Zabijają dla frajdy. W sensie, no dobra. Nie, spokojnie. Nie o to mi chodzi. Zabijają, bo muszą, tak? Zabijają, bo muszą. I dla nich nie jest to problem kogoś zabić. No i też widzimy w trzecim odcinku Peacemaker nie chce zabić na przykład dziecka. No i tutaj mamy problem, bo... Vigilant wszystkich zabija, tych motyli. Jeżeli oglądaliście odcinek, no to wiecie o co chodzi na pewno, nie? Ta sekcja bez spoilera była dla was na początku, bo nie ma o czym gadać tak naprawdę bez spoilerów na początku. Także, no cóż, nie będziemy przecież omawiać serialu bezspoilerowo cały czas, prawda? Jak co tydzień wychodzą odcinki. Mamy Stevie'ego Age'a jako Johna Economosa. Widzieliśmy już go w Legionie Samobójców Suicide Squad jako ten taki przydupas tej Amandy Waller, ale później on się zbuntował, wiadomo. No i Stevie Age bardzo dobrze również się prezentuje tutaj. James Gunn lubi właśnie tych śmieszków, on jest właśnie takim gagiem w tym całym serialu, jest tym McGuffinem, można powiedzieć. No bo jest on taki śmieszny, z nim są śmieszne sceny, jak na przykład jego relacja z Clemsonem, czy też z Peacemakerem, są mega, mega śmieszne. Ale to już obejrzyjcie sobie sami te 3 odcinki i zobaczycie, naprawdę polecam. Naprawdę polecam. No i to chyba tyle z tej głównej obsady tego filmu. No, serial jest dobry. Serial jest dobry, naprawdę polecam. Do obejrzenia. Polecam te 3 odcinki do oglądania. Sceny walki Peacemakera, na przykład z tym motylem w pierwszym odcinku pod koniec, gdzie on tam nago się bije. Nago się bije i później wystrzeliwuje. W ogóle jeszcze mogę wspomnieć o tym Eagles, o tym orle Peacemakera, bo w komiksach właśnie on miał orła. No i tutaj jest również bardzo fajna relacja. Eagles, on ma na imię Eagles, ten orzeł. No i też ta relacja Peacemakera z tym orłem. Bardzo fajna, ten orzełek również robi naprawdę dobrą robotę. No i co? Też postacie są ciekawe. No i zobaczymy jak to będzie dalej, bo trzeci odcinek nam się zakończył oczywiście na tym, że ci motyle zostali wysadzeni, zabici. No i w sumie tyle, tak? No, jeżeli oglądaliście, no to wiecie o co chodzi. No
dla tych, co oglądali, jest ta sekcja spoilerowa na pewno. Także, no cóż, czekamy na czwarty odcinek, już wyszedł, więc ja się mogę zabrać za oglądanie i wrzucić jeszcze tą recenzję dzisiaj jakoś około północy, albo jutro, albo jutro wrzucić wam ten odcinek. Napiszcie, jak byście chcieli ten czwarty odcinek. No, pewnie nie napiszecie, ale no, tutaj naprawdę. Także to tyle, jeżeli chodzi o ten pierwsze trzy odcinki Peacemakera. No, przepraszam za to, że mogłem się zacinać w niektórych momentach, ale ja jestem na świeżo po tych trzech odcinkach. Mogę nie pamiętać niektórych rzeczy, wybaczcie mi naprawdę. No, ale w zamian za to...